Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Farel i zapraszam na kolejny odcinek z Żywych Trupów. Chciałem na początku Wam bardzo podziękować, ponieważ zostawiliście 300 łapeczek pod ostatnim odcinkiem, więc lecimy z kolejnym. Szczerze mówiąc, sam jestem mega ciekawy, co oni tutaj zobaczyli, więc lecimy z rozgrywką. I co? Kulę ktoś dostał, ty zobacz! O stary, jaka zadymka, fiu fiu. Ty nie żyje. Who do you think did this? Not sure yet, but it ain't your average gang of thugs, that much I know. Zbiry, jak ja lubię takie określenia, zbiry. Check those guys there. Be careful. Some of them might still be moving. To niezłe rybki, niezłe pstrągi. Będą jedzone na kolację, dobra. Clementine, ty zobacz tego po środku. Z pewnością będzie się ruszał. Dobra. Co ona zaczęła? This wasn't no rinky dink pissing match. What was it then? Nurty po prostu ściągnął. Jatka. We need to get the fuck out of here. Gotta check the rest. Zbiry i jatka była. Była jatka między zbirami, mordy. We gotta get out of here now. Jesus Christ, get a hold of yourself. What if someone's alive now? Jeśli ktoś z nich żyje, Nick. Because they might just be inclined to tell us who did this. We gotta do this. Okej, okej. Stay here. Keep searching these. My idziemy? Ten niech tutaj broni. You know, Nick, I don't like this either. But sooner or later you're gonna have to realize a simple truth. What, that you're an asshole? That nobody in this world is ever gonna give a goddamn whether you like something or not. Dokładnie. Drugie Udy. Grow up, son. Drugie Udy, mordo. Come on, Clem. You wanna be useful? Keep a lookout on that tree line. Whoever did this might still be out there, waiting for another sucker to stop across this mess. I'm on it. You always so agreeable? No. Good. You'll fit right in with this outfit. Just keep your head on straight. O, idzie ktoś. A nie! Dostał włócznią jakoś, czy co to jest? Same deal. Been shot to pieces. Hope this isn't anyone you know. No. Good. More on that side. You check out these ones. See if there's anything on them that'll tell us who they were. No i dobra, sprawdzamy typów. Tutaj jest jakiś jeden, tak? Mogę go też sprawdzić? Mogę. No. Karpia udaje. Dobra, ale tak na poważnie. Tutaj się nic nie dowiedzieliśmy. Teraz sprawdźmy tego, może ten coś będzie miał w kieszeni jakiś, nie wiem. Dowód osobisty, paszport. Kartę do McDonalda. Ty, plecak, Clementine. Czyli to są ci, którzy... przed którymi ona uciekała wtedy. Tak mi się wydaje. To czekaj, czekaj, czekaj. To jest ona? Co ci się stało? Nie, tamta zginęła przecież, to jest on. Co ci się stało, Hamie? The woman I was with. What happened to her? Please, tell me. Tell me. Please. Kill me. Coś w tym plecaku jest. Odmów wody, gdzie daj mu, co? To ty niepoważny jesteś? Nic nie dostaniesz, chamie. Wody masz tutaj, chłopie, całą rzekę. Chcesz, to pij. O kurde. Ugryz go.
workers! I'm out of ammo! Come this way! Bitch! Damn it! You get your asses over here! No i co teraz? We gotta get out of here! Pomagamy mu! Pomagamy mu! Can't you listen to me? Come on! Come on! Jesus! Dawaj, dawaj, pomóż mu, Clem! Nie rób patoli! Bierz deskę, ładuj w łeb! No gdzie jest ta deska? Dobra, w rękę, dobrze! Pięknie! Dobrze! Kozak! Kozak akcja! Wytrzymaj! To nie zły nick, co? No dobra. No i uciekliśmy. Jestem ciekaw, jak teraz wrócimy, skoro rzeka tam będzie pewnie szersza. Kończymy mordeczki normalnie. Pierwszy epizod. Drugiego sezonu pierwszy epizod, tak? Dobrze to mówię? Dobrze. What? Did he say what his name was? We know damn well who it was. Who is he? One of the guys we were with before. What's he gonna do? No, niezła zadyma będzie. Ta zacznie rodzić jeszcze, wow. We got about 4-5 more days to reach those mountains. We ain't here to rob nobody. Just relax and put the gun down, man. Mm? A to będzie Kenny. Kenny albo ta co z Omidem była. Dobra, moi drodzy, zaczynamy drugi epizod drugiego sezonu. Wow, jestem mega ciekawy, co się wydarzy. Ale wjechali. Żywe trupy. Nie gadajcie, że schowaliśmy się w tej furgonetce. To takie trochę byłoby głupie chyba z naszej strony, co nie? Czy mi się wydaje tylko po prostu? Tak, jesteśmy w furgonetce. Okej. No właśnie. W dwie strony to działa, mordo. Pokaż nóżkę. Czy to jest złamanie, ugryzienie, obtarcie? Co zamierzasz zrobić? O! Uciąć nogę. Znowu będziemy się bawili w takie rzeczy? Daj piłę. Dobra, co ja będę mówił? Amputacja nic nie da. Da-da! Dobrze, że w ogóle... No znowu jest takie sterylne wszystko, nie? Nie odetnie przecież on sobie sam za cholerę, nie ma najmniejszej opcji. Dokładnie. Dokładnie. Just give me a minute. Try to get some rest. A ja coś wymyślę tymczasem. I'll try to find something to help. Okej. Okay. W plecaku na pewno nic nie ma ciekawego. Piła. Ale wejdźmy pierw właśnie tutaj do kokpitu. Są kluczyki. Ciekawe, czy odpali. Out of gas. Nie ma benzyny. Szkoda. Tutaj co jest? Danger! Crash hazard! Okej, okay. Radio? Kabelki. Mhm. Wentylator, radio, kabelki, nic. Niestety nie ma ciekawego. Weź tą piłę faktycznie, mordziata. No. Podnieś to. Proszę cię.
Ty, nie mogę mi z myszką zjechać po tą piłę, ale bez sens. Dobra, cofnij się jeszcze raz. Zobaczmy pierw, co tutaj jest. O! Red Gold Original Flavor. Papieroski. Palisz? Daj jednego, jak tam masz trzy ramy. Nauczysz mnie palić? Cicho, będzie rama. Ale beka. San Bernardino board in school, June '63. One pack and I was hooked. That broad couldn't kiss worth a damn. Got a light? Mam w plecaku, a jak? Masz mordo ognia. Well, that tastes about as it smells. Taką łysinę ma, co? We wait. Oj, i się noc zrobiła. No popatrz, popatrz. No, ciekaw jestem, czy się przemieni. Weź tą piłę, weź, w razie czego. Tylko jak ją będziemy używali? Co, na żywca go zapie, głowę obetnę? Tak bez sensu, nie? Cicho. Żyjesz? Coś ten papierosek chyba zaszkodził, wiecie? Jesus. Stuck in this can the whole damn day. You want to hear something funny? Tak. I've been thinking. And I don't want to die. No to śmieszne takie trochę, żarcik, powiem ci, ci się wyostrzył na koniec dnia, faktycznie. No. Jak się czujesz? Can't breathe. Would you promise me you'll watch out for Nick? Tak jest. I love that stupid kid. No matter what you think, he is. Zrobię co w mojej mocy. O. Thank you. Been almost a day. They ain't gonna find us. Where are you going? Są zombiaki, kurde. I'm not getting out of this. You're gonna have to make a break for it. Mhm. Poświęci się, dobra. Mamy szansę uciec. Idziesz ze mną. Coming with me. To do what? Die a couple hours later than now. To say goodbye to Nick. No, chociaż tyle. All right. I'll try. Well, like my daddy used to say, we're burning daylight. Let's get this over with. No i co? Jest pierwszy. No ładnie, ładnie, ładnie. Pięknie. Pierwszy krok i gleba. Wracaj z ciężarówki. Damn it, go!
Poszedł. Pięknie, lewo. I co? Jestem ciekaw, czy będziemy się wracali jeszcze do tej ciężarówki, wiecie? W tym odcinku. Epizod drugi. Rozłam. Clementine, are you all right? Luke's not with you? Where's Alvin? Gdzie Alvin? What happened? It's been hours. Where are they? Clem. Paige został ugryziony. What? What happened? Walkers. My God. Where were you? Where were you exactly? Zamknij dupkę. We gotta go. Just hold on a minute. My husband is still out there. Get the guns. Luke and Alvin went out looking for you. I told them not to go. Damn it, Luke. Clementine, ona wciąż idzie? Can you please watch Sarah? She's upstairs. Yes. Just distract her and don't tell her anything. I'll take care of her. You can trust me. Thank you. No to ciśnij. You'll be safe inside. Santana, ciśnij. Doors for anything. We'll be back Santana, soon. Ciśnij. And thank you. And thank you. Say cheese. O matko, w jakim ona świecie żyje? There was all kinds of old stuff. Jakby powiedział mozzarella, a nie cheese. To co to było? So cool. Take one of me. Come on, take one of me. Please. Dobra. Sure. Sure, niech będzie. Zróbmy jej te zdjęcie. Powiedz... Arbus. No i dobra. What's wrong? Where's my dad? Powinnaś wiedzieć, co się dzieje. Już. You should know what's going on. He told you not to tell me, didn't he? He is in trouble. Oh my gosh. Ojej. What happened? Clem? Pete nie żyje. Pete's dead. Trochę ją zahartowała, co? Na dzień dobry od razu. Nie płacz. Mordo. No wzięła, usiadła pod stołem, ty. You want to see what I found? To się przejęła. Tak, bardzo. Will you show me how to use it? Nie. I couldn't find any bullets. If something's wrong, I should know. Jeśli nie powiesz tacie, o. As long as you don't tell your dad. I won't, I promise. First, remember, it's just a thing. What does that mean? I don't know. I thought it'd be heavier. Okay. What do I do? No, to było takie mądre, mądre. Don't do that. Sorry, sorry. Maybe I could practice outside. There's that tree. Hey, Luke's back. Yay! Luke? Luke wrócił? Dobra, prosto iść nie mogę, czyli schodzimy na dół. Duck. Kolejny duck. Spójrz przez okno normalnie. No i co tam zobaczyłaś? Bo ja akurat niestety nic nie zobaczyłem w tym kadrze. Okej. Ktoś idzie, ale to chyba nie będzie Luke. That's not Luke. Clem, I think I know him. He can't see me. You have to make him go away. Ukry się. Go and find somewhere to hide. Where? Hello? Clem, I can't breathe.
Ja pierdziczę, co ona ma z głową? Hello? Hello there. Wynoś się, mam pistolet. Get out of here, now. Is that how your dad taught you to greet a neighbor? I've got a gun. A smart girl, I would too. But I'm not a bad guy, honey. Promise you that. My family and I are set up a ways downriver. I'm kind of surprised we haven't run into each other yet. What's your name? A ty? What's your name? My name is George, honey. Zignoruj. Pleasure to meet you. You mind if I come in for a bit? Wypad. Wejdź proszę. Would you please leave? Kościu. This is a nice place. Is there anyone else around? You don't usually see cabins this big. Mamy dużą grupę. We have a big group. Lots. Oh? How big? Dozens. They'll be back soon. And they left you here all alone. They must trust you. No, nie wyszło trochę, nie, ale... Seven of them, to be exact. They've been gone a long while, and I'm worried they might have gotten lost. Maybe you've seen them. A couple of farm boys and an old man. Spanish guy and his daughter. Quiet girl. A bit taller than you. Big black guy. This big. And a pretty little... Widziałem ich, nie żyją. Dobra. I saw them. They're dead. You saw who? Where? Down by the river the other day. Walkers got them. I'm sorry. The river? You sure about that? Pretty sure. Well, no offense, but I guess that wasn't them. Because the ones I'm looking for are very careful people. Co on kombinuje? Say so. Kto ci pozwolił, gościu, wejść? Przepraszam. Nie otwierajcie nikomu drzwi, miałobyś, nie? To otworzyli, wzięli. No ładnie. Well, looks like a damn tornado ran through here. Must be like close to 10 people with you. More. Jak się oparło elegancko. Just passing through, or you've been here a while. Hey, listen, kid. I hope you're not one of those nuts. Chwyć nóż. Dobra, łap nóż i atakujemy go. Hama. Zostaw. Where does this go? Ja go wezmę. Oh, I'll take it. A to było głupie, ja go wezmę. Well, it's a real nice place. Kinda cozy. No cozy, cozy. Idź mi stąd już, cozy ty. I knew a guy that always wore shirts like this. Doctor. Real smug son of a bitch. But a smart man. Nie obchodzi mnie to. I don't care. You know, you're really not very polite for a little girl. And you're not very polite for an adult. This is my house. Fair point. Well, well, White's in trouble. Moves away from checkmate. What was that? Wiedziałem, będą te schody skrzypieć. Ooo. I thought you said nobody's here. To pewnie wiatr. Probably just the wind. Ups. Ups. I co teraz? Pod łóżkiem będzie. Jak leży ty na bezdechu. I told you, nobody's here. Seems that way. Didn't mean to be rude. Couldn't just leave you here with a good conscience if someone was poking around, right? Sure.
is this? Pewnie ktoś tu mieszkał. Must be someone who lived here. Must be. You have no idea who these people are, do you? Nie wiem, o czym mówisz. O. Let me ask you this. When you met them, how much did they trust you? What's your point? O. People don't trust you. How can you trust them? Ha, do tego bije. No dobra. Well, I think I've troubled you long enough. I can let myself out. A! Nie zdążyłem kliknąć nic, kurczę. A dobra, w sumie okej. Ta już tak szybko wyszła? Nie sądzę. No dobra, moi drodzy, to by było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę w górę, 300 łapek w górę. Lecimy z kolejnym odcinkiem. Trzymajcie się, cześć!